Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim, Bogiem moim. Takie słowa w Kościele, tak, moi drodzy bracia i siostry. Czemu drżysz we mnie? Jest to jeden z psalmów, 42. I 43 jest powtórzony wielokrotnie ten tekst. Czemu drżysz we mnie, duszo moja? Przecież ja ufam Tobie. Czemu rozpaczasz? Myślę, że nie trzeba nikomu z nas tłumaczyć, co to znaczy przerażenie, rozpacz, strach, lęk, panika. Wszyscy wiemy, moi kochani, ale Bóg przez to słowo dzisiaj kieruje do kogoś z nas to słowo, może do wszystkich, że dzisiaj Twoja dusza w jakimś trwodze i lęku jest. Że dzisiaj tu, na tym zgromadzeniu, wewnątrz Ciebie toczy się walka w myślach. Masz chaos w umyśle. W dobrym miejscu jesteś, drogi bracie i siostro. Właśnie chcę Ci powiedzieć, to dobrze, że jesteś tutaj. To dobrze, że jesteś pod Słowem Bożym. To znaczy, że Bóg chce rozwiać te czarne chmury, które teraz są w Twojej głowie. Może teraz masz spokój, ale wychodzisz, wracasz do swojego domu i znów pojawia się problem. Pojawia się dużo myśli. Moi drodzy, tak jest. Pojawia się dużo myśli. I w tym psalmie tutaj cytowanym, w 42 mamy wiele myśli. Ale ufaj Bogu, gdyż jeszcze Go będzie sławił. Żyjemy teraz w takim okresie czasu, że spotykam się z ludźmi, którzy mają coraz więcej takich osób strach. Albo to powodowane pandemią, a to przyszłością. Strach o swój byt. Strach, że zachorują. Czy to ogólny strach narodowy, czy każdy we własnym sercu, w swoim życiu przechodzi w domu różne problemy. I szatan chce zrobić wszystko, żeby zasiać w naszym sercu i umyśle strach. Bo strach nie pozwala iść do przodu w wierze, w zaufaniu do Boga. Czy problem tym nie mają chrześcijanie? Może nie mają, nie powinni mieć, ale uważam, że są i wśród nas, gdzie diabeł też walczy, aby tylko nie mieć tego Bożego pokoju. Ja myślę, że dobrze jest bardziej otworzyć tę księgę Biblię i czerpać informacje z niej niż z mediów, jeżeli chcesz mieć Boży pokój. Bo tu wszystko jest napisane. Bo Pan Jezus powiedział, co będzie się działo i to się dzieje. Bo Duch Święty to słowo potwierdza. Ja to robię, kochani bracia i siostry. Czasami nie oglądam telewizji dłużej. Nawet komputera staram się zminimalizować. I wiecie, że to jest dobre? Że to jest wspaniałe? Bo nie żyję tym, co mówi świat, lecz żyję tym, co mówi Bóg. A to, co mówi Bóg, wystarczy, że czytam Słowo Boże i proszę Ducha Świętego, aby mi objawiał i nic mnie nie zaskakuje. Bo Pan tu wszystko wyprorokował. Przychodzi, a więc będą się działy różne znaki tego zapowiadające. On jest źródłem wszelkiego pokoju, nasz Pan. W 62 psalmie mamy takie słowa. Drugi werset. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od Niego jest zbawienie moje. Tego uciszenia potrzebujemy dzisiaj my wszyscy. Ono jest tylko w Bogu. Ono jest w Jezusie. Duch Święty jest duchem odpocznienia. On chce, aby nasze dusze dzisiaj miały pokój. Od Niego jest ratunek, od Niego jest Twoje wybawienie w Twoich problemach. Werset 6 mówi, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję. W czym i w kim pokładasz nadzieję? To taki jest stan Twojej duszy, czy mojej. Pokładasz nadzieję w informacjach,
informacjach, jakie informacje, taki stan duszy. Chaos lub pokój. Dalej czytamy właśnie w tym fragmencie. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skały mojej mocy mojej, ucieczka moja z Bogu. Wiecie, kiedy się pojawiają problemy, to chcemy od nich uciec. A skoro Biblia mówi o Bogu, jako że jest ucieczką, to znaczy, że takie problemy czy inne będą w naszym życiu. Bo jak można się uciekać do Boga, kiedy nam jest wszystko fajnie? Nie myślimy wówczas, że coś może nadejść. My nie. Boże dziecko coś spotkać? Jakieś doświadczenie? Jakaś choroba? Albo inny problem rodzinny? Tak. Bracia i siostry, kiedy czytam Biblię, apostoł Paweł zmierzył się z wieloma rzeczami. Jako apostoł Boży. W Starym Testamencie jest taki psalm Asafowy, który mówi tam, że o mało nie zwątpił, widząc powodzenie, pozorne powodzenie ludzi ze świata, a on pragnący Boga ciągle czegoś doświadczał. Nie wspomnę o Jobie, czego nie chciałbym przechodzić na własnej skórze. Drodzy bracia i siostry, ucieczka nasza jest w Bogu. Widzę, że dzisiaj też ludzie mają ucieczkę w szczepionce. Ja nie mówię tutaj z pozycji przeciwnika ani zwolennika. Nie to jest moim tematem. Ale chcę wam powiedzieć przez to, że jeżeli Bóg zadecydował, że dzisiaj jestem tu ostatni raz i mam zapisane u siebie koniec, to choćbym jaki lek wziął i 158 szczepionek, to nic nie zmieni rzeczy. Spójrzmy do psalmu 127. Pierwsze dwa wersety. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześniej rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego. Co tu trzeba dodać do tego? Nic, po prostu nic. Kochani, moje doczesne życie tutaj jest w rękach mojego Pana Jezusa Chrystusa. To On wyznacza mi początek i kres na tej ziemi. Jezus, nie człowiek ziemski lekarz, chwała Bogu za lekarzy. Moi drodzy, to nie choroba decyduje o moim czasie pobytu, lecz mój Pan Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo kiedy czytamy Ewangelię, widzimy Jego cuda. Jak uzdrawiał chorych, a on się nie zmienił. Jest wczoraj i dziś ten sam na wieki. Moi kochani, Pan Jezus Chrystus objawił Piotrowi, że to koniec, apostołowi Piotrowi, że to koniec jego życia na ziemi. I możemy o tym przeczytać w drugim liście Piotra. Pierwszy rozdział, 14 werset. Wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pana Jezus Chrystus objawił, dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale mieli to w pamięci. Co? To zachęcam do przeczytania tego listu. Moi kochani, oczywiście my wiemy, że koniec apostoła Piotra był koniec osoby, która oddała życie na ołtarzu. Zginął tragicznie, można powiedzieć, ale z miłości do Jezusa. Pan Jezus mu objawił, że nadchodzi jego koniec pobytu tutaj na ziemi. Wszelki trud jest daremny, jeśli w tym nie ma Boga w naszym życiu. Wszelki wysiłek człowieka na nic się zda, jeśli w tym nie ma błogosławionej ręki Boga. Cokolwiek czynimy. Wszelkie zmartwienia i troski nie zmieniają sytuacji. Pan Jezus powiedział, że nie dodasz do swojego wzrostu łokieć jeden, albo w innych tłumaczeniach nie przedłużysz lat swoich wieku swoją troską. I to jest prawda. Troski tylko zaprzątają nasze myśli, nie zmieniając okoliczności sytuacji. Przy powieściach Salomona też mamy napisane ważna rzecz. Trzeci rozdział od 5 przeczytam.
do 7. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim, o Panu, o Bogu na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. Wiecie, czasami ta nasza mądrość może nas gubić, bo zaczynamy działać niezależnie od Boga. Nie mamy cierpliwości, oczekując rozwiązania Bożego w naszym życiu. Nie wiem jak wy, ale mnie się to zdarzyło. Niby zaufałem Bogu danej sprawie, ale zacząłem działać. Jak się potem okazało, przyniosło to dla mnie porażkę. Bo nie czekałem na Boże rozwiązanie w mojej sprawie. Zaufaj Panu, nie sobie. Nie uważaj się za mądrego, że wiesz, jak to rozwiązać. Ale jest to uwarunkowane. W wersecie 6. Pamiętaj o Nim, a On będzie twoje ścieżki prostować. Czyli myśl o Nim, jak inne tłumaczenie mówi. Zważaj na Niego, licz się z Nim. Tak, bracie i siostro, drogi słuchaczu, chcesz rozwiązania problemów, bo ja też chcę. Ale moi kochani, tu to słowo mówi, jest jedna rzecz. Mamy liczyć się z Bożą wolą. Mamy pamiętać we wszystkim, co czynimy o Bogu. Mamy wszystko czynić z Bogiem na czele. Pamiętaj o Nim, licz się z Nim. Czy liczymy się z Bogiem? I dalej tutaj czytamy, a On prostować będzie twoje ścieżki. Czasami jest tak w naszym życiu, że sami sobie pokręcimy nasze ścieżki życia z własnej winy. Ale widząc to, nie umiemy sobie z tym poradzić. I Bóg ci dzisiaj, drogi bracie i siostro, mówi, że On chętnie ci pomoże. Pomimo, że to jest twoja czy moja wina, On to czyni. Ale jest jedna rzecz. Pamiętaj o mnie. Wiecie, jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który mi powiedział takie zdanie. Piję, żeby żyć, bo nie umiem inaczej żyć. Ma prawie długi, prawie 500 000 złotych. Alimenty bankowe. On mówi, piję po to, żeby żyć. Ucieka się w to, bo wtedy go to nie boli. Ale moi kochani, wiele mamy problemów, czasami sami je tworzymy. Jednak Bóg mówi, ja cię kocham. Łatwiej jest wejść w problem, niż z niego wyjść często. A wręcz widzimy problem, który nie wynika czasami z naszej winy. I on rośnie do wymiarów najwyższej góry świata. Drodzy bracia i siostry, znacie historię Dawida i Goliata. Oto to ten mały człowieczek, Dawid, niepozorny, jak tam pisze, a przed nim potężny harcownik, wojownik, mierzący około 3 metrów wzrostu. I on nie dał się przerazić, nie dał się wystraszyć. Dawid patrzył z pozycji, nie jak wielki jest przed nim problem, ale patrzył, jak wielkiego Boga ma za sobą. A jak my patrzymy? Diabeł chce, żebyśmy widzieli tylko wielką górę problemów. Żebyśmy tylko nie wzrastali w Bogu. Taki jest szatan. Abyśmy nie czynili kroku wiary. To pokazuje nam, jak to się mówi, strach ma wielkie oczy. Fałszuje rzeczywistość. Drodzy bracia i siostry, ale my musimy pamiętać o tym, że mamy potężnego Boga. Bo apostoł Jan powiedział do tych, którzy go przyjęli, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. My możemy to znać na pamięć. My możemy recytować, możemy cytować. Ale wiecie, to jeszcze jest dużo. Jeszcze jest odległość pomiędzy umysłem a sercem. Bo apostoł Paweł mówi, że Słowo Chrystusowe ma mieszkać w nas obficie. My możemy znać na pamięć Słowo Boże, a wcale ono nie musi nas namieszkiwać. Dlatego często dajemy wykraść się z Bożego pokoju. Tak, bracia i siostry, jest, że toczymy walkę na poziomie umysłu. Toczymy walkę w naszej duszy. Chaos w myślach duszy, o której przypomina tutaj psalmista 62, mówi nam, że jedynie w Bogu jest to uciszenie. Szukanie uciszenia alkoholu, ucieczka do tego jest
z jedzeniem, inni do narkotyków. Inni chodzą od psychiatry, psychologa do psychologa, ciągle nie znając ukojenia, nie znajdując ukojenia, tylko pełno psychotropów. I dalej są nieszczęśliwi, nieszczęśliwi do momentu, że nie widzą chęci życia. Nie wiedzą, że jest ktoś, kto może to zmienić. Jest Jezus. Jest Duch Święty, Duch życia. Wiecie, wiele z takich sytuacji. Dzisiaj, gdzie ludzie widzą wszystko w barwach czarno-białych. Spotykam się z takimi sytuacjami. I moi kochani, my jako Kościół, jeżeli dzisiaj masz pokój, to idź i dziel się z tym pokojem z innymi. Bo świat czeka. Ale jeżeli nie mamy pokoju, musimy sami przyjść do tego, który jest pokojem naszym. Do Jezusa, do Boga. W psalmie 46 jest taki fajny tekst, drugi werset. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Do kogo się udajemy, kiedy mamy problem? Ja nie mówię, że mamy nie wołać jedni o drugich, nie przychodzić jeden do drugiego. Ale człowiek ma ograniczone możliwości działania. Ale jest jak ważna już teraz, jeżeli nie umiem, czy nie umiesz inaczej pomóc, modlić się za osobę. Najważniejsze jest, żeby nie zrezygnować, nie poddawać się w walce. Nigdy nie mówię, już to komuś mówiłem niedawno, przyjdź do Jezusa, będziesz mieć super życie, bogaty, zdrowy, bezproblemowy. Nie. Przyjdź do Jezusa, a będziesz mieć swoje problemy, na kogo złożyć. Czasami pojawiają się inne problemy. Dotąd towarzyszący tobie tak zwani przyjaciele się odwracają od ciebie, bo jesteś dziwakiem. Może i prześladowanie. Ale życie wieczne jest najważniejsze. Nieważne, kto o tobie, czy o mnie, co myśli, jeżeli ja żyję z Jezusem, to jest najważniejsze. Nie chcę, aby to było tylko na moich ustach sloganem, lecz rzeczywistością, że na każdy dzień żyję z Nim. Apostoł Paweł pisze do Kolosan 2:6, jak więc cię przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Wielu ludzi mówi, kiedyś tam przyjęli Jezusa. Pytanie brzmi, czy dzisiaj w Nim chodzisz? Czy dzisiaj Mu ufasz? Czy dzisiaj jesteś zbudowany na Nim i twoje życie jest jak ta budowla, o którym Pan Jezus mówi, na piasku czy na fundamencie? Twoje i moje życie będzie testowane. Znamy ten przykład Ewangelii Łukasza, tutaj co pastor cytował ten rozdział. Tam też jest właśnie przy końcu o tej budowli, która jest na fundamencie, na skale lub na piasku. To jest obraz nas, ludzi. Na czym twoje i moje życie jest zbudowane dzisiaj? Doświadczenie przyjdzie i sąd na tych, którzy budują na piasku, jak i na tych, którzy na fundamencie. Ale zobaczmy, w tej historii czy podobieństwie Jezusa tam nie jest napisane, że ten dobrze zbudowany dom nie doświadczy presji. Tylko jest jedno, tam jest użyte, ono nie zostało, ten dom nie został zburzony. Pomimo burzy, pomimo zawieruchy. Jeżeli będziemy budować na fundamencie Ewangelii Jezusa, nasze codzienne życie, jeżeli będziemy kopać głęboko, jak tam jest użyte słowo, głęboko, dokopał się do skały i tam założy na tej skale fundament. To mi mówi w 6 rozdziale od 46 Ewangelii Łukasza i dalej, że Bóg chce, abyśmy się zanurzali w Nim. Bóg chce, abyśmy kopali w Jego Słowie, abyśmy mieli pragnienie bliżej i bliżej z Nim być i więcej zanurzeni w Jego obecności. W tym świecie pokoju nie odnajdziemy. W tym świecie jest chaos, zamieszanie i strach. A On jest, ten pokój, lokowany w Jezusie, o sobie. To jest niezawodny pokój, niezawodny spokój i nadzieja na przyszłość. Perspektywa nie tylko doczesności, ale wieczności z Jezusem w sercu, jako Panem, nie tylko Zbawicielem, ale jako tego, który uznajemy za Pana, który sprawuje władzę i panuje, a my posłusznie wykonujemy z miłości Jego świętą wolę. To jest fascynujące, że można mieć takiego Boga, że można iść z takim Bogiem. Chcę ci powiedzieć,
drogi przyjacielu, bracie, siostro, że Jezus jest po stronie każdego z nas. Nie tak dawno czytałem i mówiłem już tu o tym. On, który własnego Syna nie oszczędził, ale za nas darował, czy nie miał z Nim nam odpuścić wszystko? On, który poszedł na krzyż, dla którego Twoje życie i moje jest na wagę życia. Czyż to jest, nie jest piękne? Mnie Bóg nie ukochał jako świętego, ale Bóg mnie umiłował jako grzesznego i wyciągnął mnie. Tylko łaska, bo bym przed wami nie stał, bracia i siostry. Pamiętajmy o Nim. On ma moc rozwiązać każdy twój problem, każdą twoje zamieszanie duszy i chaos serca. Tylko jest jedna rzecz, zaufanie. Zaufanie Bogu, jak przyjacielowi. To jest piękne. Wiecie, kiedy Pan Jezus powołał uczniów, powiedział trzy słowa do nich. Pójdź albo pójdźcie za mną. Aby za kimś iść, to po pierwsze, trzeba temu komuś zaufać. Bo jak możesz kogoś iść za kimś, jeśli nie wiesz, dokąd cię prowadzi? Bo Jezus jest tym, który nas chce doprowadzić do domu Ojca. Jeżeli chcemy tam trafić, to musimy wejść w ślady Jezusa. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chcemy trafić do właściwego celu, to musimy dać pierwszeństwo osobie, która zna tą drogę i jest nią, Jezus Chrystus. Bo jeżeli chcemy, my, ja wiem, jak jest najlepiej żyć. Pan Jezus nie chce być drugi, czy nawet na równi, ale On chce być na czele. Bo jeżeli chcemy iść żyć bezpiecznym, w tym komforcie bezpieczeństwa, nie tego świata, ale Bożym, to musimy dać pierwszeństwo Jezusowi w naszym życiu, we wszystkim. W każdej dziedzinie życia. A nie mówić, tak, Panie Jezu, chcę iść za Tobą, ale dzisiaj mam ważniejsze sprawy od Ciebie. Moi drodzy bracia i siostry, czasami jest tak i wśród nas. Jestem dzieckiem Bożym, ale Panie Jezu, dzisiaj mam tyle na głowie. Odpuszczę sobie jedno nabożeństwo, drugie. To jeszcze nic, ale z końcu z naszych myśli zaczynamy odpuszczać patrzenie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. To słowo pamiętaj o Nim, w innym przekładzie mówi, miej też wzrok skierowany na Nim. Jeżeli z Twoich i moich oczu schodzi Jezus, to zaczynamy błądzić, aż w konsekwencji utracimy Boży pokój. Nie dajmy się oszukiwać, nie dajmy się zmanipulować temu światu, nie dajmy się oszukać diabłu. Bądźmy tymi, jak mówi apostoł Paweł w jednym z listów, bodajże do Efezjan, gdzie mówi tak, 4:14, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i onuszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem Niego, który jest głową Chrystusa. I tutaj werset 14 mówi, abyśmy nie byli miotani lada wiatrem. Aby nie być miotany, trzeba być mocno ugruntowany, zakorzeniony w Jezusie. Jak drzewo, które zapuszcza głęboko swoje korzenie nad potokiem. Które wydaje owoc, które bierze siłę i pożywienie z tego czystego potoku. Bo gdzie zapuszczamy nasze korzenie, korzenie naszego życia, z jakiego źródła czerpiemy, tak wygląda nasz owoc w życiu przed Bogiem. Jeżeli czerpiemy z skażonego źródła, nasze myślenie jest skażone, nasz umysł jest zabrudzony. Ale jeżeli czerpiemy z właściwego źródła, źródłem wód żywych, mówi Jezus, będziemy wydawać godne Bogu upamiętania owoc. A chcemy tego, prawda? Chcemy być tymi, który przepływa przez nas Boży Duch Święty. Amen? Bo ja chcę, bracie i siostro. Bo ja chcę być dla Boga użyteczny. Bo ja nie chcę być wywyższany. Chcę, żeby Jezus przeze mnie był wywyższany i żeby inni nie widzieli mnie, lecz Jezusa we mnie. Bo przecież Pan Jezus mówił, wy jesteście światłością świata, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, chwalili was? Czy raczej mówi Ojca waszego? To jest piękne, bracia i siostry. To jest piękne, że tego Bóg chce i nie chce czegoś niemożliwego dla nas.
Musimy być świadomi tego, że jeżeli Słowo Boże i w tym Słowie Bóg mówi, że coś mogę, to to mogę. Bo jeżeli Bóg by powiedział, że coś mogę, nie mogąc, to Bóg nie byłby prawdomówny. A On jest prawdomówny. To szatan jest kłamcą. I często wmawia nam rzeczy nieprawdziwe. Kochani, Duch Święty chce nam dzisiaj otworzyć oczy na prawdę, duchową prawdę Bożego Słowa, że warto iść z Bogiem przez życie. Nie zamartwiajmy się. Czerpmy informacje ze źródła, nie ze skażonego źródła, ale tego źródła, które jest Boży Duch Święty. Jak dobrze jest otwierać to Słowo, prosząc Ducha Świętego, a teraz mów do mnie. Nie tylko czytajmy Biblię, ale pozwólmy Biblii samych siebie przeczytać. Jak w lustrze, kiedy widzimy swoje odbicie. Bo przecież nie chodzi tu o literę, bo litera zabija, ale Duch łaski, Duch Święty ożywia. Do tego nas dzisiaj zachęca Bóg, abyśmy powstali pomimo trudności na swoje nogi, tym duchowym znaczeniu w imieniu Jezusa i powiedzieli precz wszelkim złym myślom. Powiedzieli precz, że ten problem jest większy niż ja. Ten problem może jest większy ode mnie, ale nie od mojego Pana, który jest we mnie. Czy jest to w twojej rodzinie, czy inny problem, pracy. Jeżeli chodzisz z Bogiem, to Bóg go widzi. Jeżeli chodzisz z Jezusem, to Bóg jest w tym problemie. Nawet jeżeli dzisiaj twoje zdrowie szwankuje. Ja kiedyś powiedziałem takie zdanie, że wolę umrzeć wierząc w Boże uzdrowienie, niż żyć nie wierząc, że Bóg uzdrawia. Dlaczego? Bo jeżeli nawet przyjdzie mi czas zakończyć, to przejdę do innej, lepszej formy życia z Ojcem. Bo tak naprawdę zmienia adres swojego zamieszkania. Jak ktoś kiedyś powiedział, jeśli dobrze pamiętam, nieżyjący ewangelista Bill Graham. Czyż to nie jest piękne? To jest dla ciebie i dla mnie, bracie i siostro, nie dla uprzywilejowanych tylko, ale dla każdego Bożego dziecka, że możemy zwyciężać każdy dzień. W mocy Jezusa, w mocy Bożego Ducha. Tylko, czy mamy skoncentrowane swoje myśli na Jezusie? Pamiętacie, jak uczniowie byli w łodzi? Wśród nich nie było Jezusa? I oto oddali zauważyli, że ktoś idzie po wodzie. I ze strachu krzyknęli. Lecz Jezus mówi, to ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, jako Piotr, mówi, Panie, jeśli to Ty jesteś, to każ mi iść do siebie po wodzie. Chodź, Piotrze. I Piotr szedł. Był blisko. Na morzu, na tym jeziorze szalała wichura. Ale Piotr szedł. Ale w pewnym momencie odwrócił swój wzrok od Jezusa i zaczął tonąć. I zawołał tylko trzy słowa, i to szybko, bo tyle na tyle było czasu. Panie, ratuj mnie! Pan był przy nim i wyciągnął. Ale zauważam, że kiedy Piotr chodził po wodzie, ja tam nie czytam, że fale nie szalały, bo gdyby nie szalały, to Piotr by nie miał się czym przestraszyć. Ale problem był w tym, Piotra, w tym momencie, że odwrócił swój wzrok od Jezusa i zobaczył na to, co się działo na morzu. Bóg go nie potępił. Jezus go nie potępił. Bo dalej czytamy historię. Widzimy w Dziejach Apostolskich, jak potężnie był namaszczony. Widzimy i czytamy jego dwa listy. Choć wcześniej też się trzykrotnie zaparł Jezusa. Jezus jego się nie zaparł na krzyżu. Myślę, ale to już tak moje zdanie, że gdyby Judasz też tak jak Piotr zapłakał, Bóg mu by darował. Ale nie będziemy tutaj dewagować. Ale jest jedno ważne, że Piotr chodzący po wodzie nam mówi, że my możemy chodzić jak Piotr ponad problemami naszego życia w Jezusie. Nie bój się, drogi bracie i siostry, i nie lękaj się. Bo Pan, jak Piotra, przeprowadzi cię przez tą burzę. Bo Pan Jezus cię przeprowadzi. I to jest piękne, że takiego Boga mam. Bo takiego Boga ja dzisiaj doświadczam. Pełnego mocy miłości, pełnego radości, nie wiem, to jest piękne. To jest piękne, że Jezus jest taki piękny w swojej miłości. Ja nie myślę o Jezusie pięknym w sensie wizerunku na ścianie obrazu, ale na prawdziwie żyjącego Jezusa. On nie jest religią. On jest osobą. Bóg nie chce, żebyśmy byli religijni, ale ludźmi z relacji z Nim. Ludźmi wpatrzonymi w Jezusa. Goliat i Dawid. Jak dobrze, że on patrzył na Goliata z pozycji Boga, który był z Nim i za Nim.
Ale to jest obraz dzisiaj w czasie łaski, w dobie łaski, nowego przymierza, które Bóg nam dał, Jezusie. Że my możemy dzięki Niemu, nie dzięki swojej mocy i sile, chodzić tak jak On. Często koncentruję się i ja zauważyłem, Pan Bóg zaczyna mi otwierać rzeczy, że koncentruję się tylko jak jestem grzeszny i słaby. Ale ja muszę odwrócić się swój wzrok od swoich słabości, grzechów i patrzeć na Jezusa, bo wtedy mogę powstać, gdy upadam. Bo wtedy mogę przyjść i iść dalej, czynić kroki wiary. Nie stać miejscu. Do tego nas dzisiaj Bóg zachęca, bracia i siostry. Odwróćmy od twoich problemów dzisiaj swój wzrok w stronę Jezusa, jak Piotr. Jeżeli toniesz, jeżeli tracisz grunt pod nogami, podaje ci Jezus dzisiaj dłoń. Bo ja to też przeżywam. Bo ja przeżywam Bożą miłość. Ja kiedyś już mówiłem, że się pytałem Boga, czemu mnie kochasz? Wiecie, że Bóg mi odpowiedział? Jeżeli chcesz się pytać, nie pytaj się, tylko bierz tą miłość. Zobaczyłem siebie jako jedną czarną plamę, brudnym grzechem. Nic przyjemnego, nic, co by Boże serce ujęło. Ale Jezus mówi, kocham Cię, bo taki jestem. I tak Ciebie Bóg kocha, bo On jest miłością, bracie i siostro. Czyż to nie jest piękne? Czy apostoł Jan nie mówi dużo o Bogu jako miłości? Czy Jezus nie przedstawił nam Boga jako Ojca miłości? Nie mów, że sobie nie dasz rady, że jesteś skreślony, jeśli upadłeś dzisiaj. Podnieś się w imieniu Jezusa i powiedz, ja idę dalej. Podążać chcę z Bogiem przez życie. Wiecie, bo szatan też jest mistrzem i specjalistą w oskarżaniu ciebie i mnie. Chcę, żebyś tylko czuł się grzeszną osobą, ale nie pokazuje ci konkretnie, jak przemzgłe. Jak niczym pies zaszczuty. Ale jak Duch Święty przekonał je o grzechu, to widzisz wyraźnie tu i tu. I On cię wyprowadza spod panowania grzechu i prowadzi ciebie i mnie pod oczyszczającą krew Jezusa Chrystusa. I powstajesz, bo On jest duchem życia, duchem powstania, nie upadku. Takiego Bóg Ducha Świętego nam dał. I w takim duchu chcę, żebyśmy dzisiaj chodzili. To jest piękne. Do tego nas Duch Święty zachęca. Bo Bóg jest bardzo dobrym Bogiem. I cokolwiek byśmy nie wymyślili, jakikolwiek słów nie użyli, nie wyrazimy dobroci Boga. To słowo, nawet choćbyśmy jak opisali, to się nie da opisać. Bożej miłości i dobroci nie da się opisać. Ją trzeba po prostu sercem wziąć. Uwierzyć. Iść. Bo krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bóg nie potępia, bo Jezusa inaczej by nie było na krzyżu. Tylko ty i ja dzisiaj chcę Bóg, abyś powstał w imieniu Jezusa ze swoich negatywnych myśli. Bóg ma bowiem dobre myśli o tobie. Jeżeli nie chcesz wierzyć, przeczytam jeszcze z księgi proroka Jeremiasza. 29 rozdział, 11 werset. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o tobie. Jakie myśli mam o tobie, o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieją. Czy w dobie Nowego Testamentu coś w tym się zmieniło? Jeżeli by się zmieniło, uważam, że Pan Jezus nie poszedłby na krzyż. Amen? Czy tak jest, czy nie? Czy się mylę? Kochane bracie i siostro, dlatego warto dzisiaj podnieść swój wzrok ku górze. I cieszyć się Panem Jezusem. Cieszyć się Bogiem. I nie myśl, że Boga koło ciebie czy w twoim problemie nie ma. On jest rozwiązaniem dla wszystkich twoich zmagań. Żyjemy jeszcze na ziemi, a więc toczymy walkę. Kiedy się skończy ta walka? Kiedy się spotkamy twarzą w twarz z tym, który za nas oddał życie, Jezusem Chrystusem. Tam w niebie, w Królestwie Ojca Miłości. Chwała Bogu za to. Tak, bracia i siostry, mamy Boga nadziei, Boga wesela i radości, bo takim Bóg, takiego Boga przedstawia mi Słowo Boże. Ale to znowu by trzeba było kolejne kazanie robić. Ale nie to jest dzisiaj moim zamiarem. Ale Pana zamiarem jest do ciebie i do mnie przemówić. Powstań i idź w imieniu Jezusa. Zwyciężaj każdy dzień. Patrz na mnie. Podnieś swoje oczy do góry. Nie patrz ciągle pod presją problemów. Patrz, jak wielkiego masz Boga ponad twoimi problemami. Choćbyś nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulękniesz, bo Pan, Twój Bóg jest z tobą, jest ze mną.
Chwała Panu, chcemy się modlić, chcemy powstać. Halleluja, Panie Jezu. Ja nie chcę patrzeć na nikogo i niczego i nie szukać nigdzie ucieczki jak w Tobie, bo Ty jesteś najpewniejszą pomocą, najpewniejszą ucieczką w utrapieniach i walkach, Panie. Ja Ci za to dziękuję. Panie, wiem, że gdyby nie Ty, ja bym tu dzisiaj nie był, albo bym był w gorszym stanie psychicznym, w wielu problemach i myślach, które szatan chciał, abym wierzył im jako prawda, a to było kłamstwo. Panie, ja proszę i o każdego z nas tutaj dzisiaj. Pozwól nam, Panie, żyć w wolności umysłu, abyśmy wierzyli tylko Tobie i słuchali tylko Ciebie i rozeznawali Twój Boży głos w tym świecie, a karmili się tym, co jest dobre, zdrowe dla nas, Panie. Bądź przez to w nas i przez nas uwielbiony i wywyższony jako Bóg chwały i Bóg mocy w imieniu Jezus Chrystus. Amen. Amen.